Wyjście z pracy o godzinie 17 było dla mnie standardowe. Wsiadłem do swojego czarnego jeepa, który stał przy parkingu dla pracowników i odpaliłem silnik. Byłem zmęczony, ale zadowolony z wykonanej pracy. Jednakże moje dobre samopoczucie szybko zostało przerwane, kiedy zorientowałem się, że nie ma kluczyków w mojej kieszeni. Przeszukałem kieszenie, torbę i rękawiczki, ale nic nie znalazłem. Otworzyłem drzwi, a tam puste miejsce. Nie ma bata, krzyknąłem, kiedy zdałem sobie sprawę, że mój samochód został skradziony. Wyjąłem telefon i zadzwoniłem na policję, aby zgłosić kradzież. Jeden z naszych patrolów pojedzie na miejsce, panie, usłyszałem na drugim końcu linii. Proszę podać swoje dane i opisać pojazd. Czekałem na przyjazd policji i zastanawiałem się, co zrobić, jeśli nie uda mi się odzyskać mojego samochodu. Czułem się bezsilny i zirytowany, że ktoś mógł zrobić mi coś takiego. Kiedy policja przyjechała, przekazałem im wszystkie informacje, jakie miałem na temat mojego auta. Obiecali mi, że będą szukać pojazdu i dam mi znać, jeśli znajdą cokolwiek. Kolejne dni były dla mnie pełne stresu i niepewności. Myślałem o tym, gdzie mój samochód mógł zostać zabrany i przez kogo. Czy był to przypadkowy rabuś, czy ktoś, kto mnie znał i chciał mi zaszkodzić? Dwa dni później w mojej skrzynce mailowej znalazłem wiadomość od lokalnego komisariatu policji. Napisali, że znaleźli mój samochód, ale były w nim pewne niespodzianki. Zadzwoniłem do policji, aby dowiedzieć się, co to oznacza. Pan, powinien pan przyjść do naszego komisariatu, aby to zobaczyć na własne oczy, powiedział oficer. Kiedy dotarłem do komisariatu, dostrzegłem mojego jeepa na parkingu. Ale zamiast stoicznego czarnego samochodu, zobaczyłem go w innej postaci, pokrytego niebieskim sprayem. Byłem w szoku. Właśnie przeglądamy nagrania z kamer w okolicy, ale na razie nie mamy żadnych podejrzanych, powiedział oficer, patrząc na mnie z zmartwieniem. Czy pan zauważył coś podejrzanego w ostatnim czasie? Może ktoś z sąsiadów zwrócił panu uwagę? Przypomniałem sobie, że dzień przed kradzieżą widziałem młodego mężczyznę, który nieznajomo wyglądał na mojej ulicy. Nie zwróciłem na niego większej uwagi, ale teraz wydawał mi się podejrzany. Był tam jeden młody mężczyzna, który nie wyglądał na mieszkańca tej okolicy, powiedziałem oficerowi. Ale nie pamiętam zbyt wiele szczegółów. Policjanci notowali informacje, ale mówili, że to niewiele pomoże w odnalezieniu sprawcy. Przeprosili mnie za to, co się stało i zaoferowali pomoc w znalezieniu nowego samochodu. Nie miałem zamiaru zostawić sprawy bez rozwiązania. Postanowiłem zacząć działać na własną rękę. Zacząłem od pytań do sąsiadów, czy widzieli coś podejrzanego w ostatnim czasie. Nikt nie miał żadnych informacji, ale jedna starsza pani przypomniała sobie, że widziała młodego mężczyznę, który zbliżał się do mojego samochodu dzień przed kradzieżą. Zawsze zwracam uwagę na to, co się dzieje na naszej ulicy, powiedziała. Ten młody człowiek miał na sobie czarną kurtkę i nie wyglądał na kogoś, kto mieszka w okolicy. Postanowiłem odwiedzić pobliskie sklepy, aby sprawdzić, czy nie ma nagrania z kamer z dnia kradzieży. Przeszukałem wiele sklepów, ale bezskutecznie. W końcu trafiłem na sklep osiedlowy, w którym właściciel miał kamerę skierowaną w stronę parkingu. Zapytałem, czy mógłby sprawdzić nagranie z dnia kradzieży. Po kilku minutach właściciel przyszedł do mnie z plikiem wideo. Pokazał mi młodego mężczyznę, który zbliżał się do mojego jeepa i uciekał po kilku minutach. Miał na sobie czarną kurtkę i spodnie, ale nie było widać jego twarzy. To nie jest najlepsza jakość, ale może to panu pomóc, powiedział właściciel sklepu, przekazując mi nagranie. Wróciłem do domu i obejrzałem nagranie wielokrotnie. Zdjęcia były nieco zamarzane, ale udało mi się wyciągnąć kilka szczegółów. Zdawało się, że młody mężczyzna miał na sobie czarną maskę na twarzy, co utrudniło jego identyfikację. Postanowiłem udać się do komisariatu policji i pokazać im nagranie. Oficerzy podziękowali mi za informacje, ale powiedzieli, że bez konkretnych dowodów na tożsamość sprawcy nie będą mogli nic zrobić. Nie miałem zamiaru się poddawać i postanowiłem kontynuować prywatne śledztwo. Zacząłem pytać sąsiadów i przechodniów, czy nie widzieli kogoś podejrzanego w okolicy w ostatnim czasie. Większość osób mówiła, że nie,
ale jedna kobieta przypomniała sobie, że widziała człowieka, który odpowiadał opisowi młodego mężczyzny na nagraniu. Miał na sobie czarną kurtkę i spodnie i biegł w pośpiechu w kierunku rynku, powiedziała kobieta. Nie byłoby to podejrzane, gdyby nie fakt, że to była zimna noc, a on nie miał na sobie ani kurtki, ani czapki. Postanowiłem udać się na rynek i rozejrzeć się za jakimkolwiek podejrzanym zachowaniem. Przypadkowo spotkałem znajomego, który pracował w pobliskim barze. Spytałem go, czy zauważył kogoś podejrzanego w ostatnim czasie. Znajomy powiedział mi, że widział młodego mężczyznę, który pojawiał się tam czasami, ale nie miał pojęcia, kim był. Postanowiłem skontaktować się ze znajomym, aby dowiedzieć się więcej o młodym mężczyźnie. Znajomy powiedział mi, że może umówić mnie z nim na spotkanie, ale ostrzegł, że nie jest pewien, czy to dobry pomysł. Nie wiem, co on ma na celu, ale wydaje mi się, że nie jest to dobre towarzystwo, powiedział mi znajomy. Mimo tego, zgodziłem się na spotkanie. Znajomy powiedział mi, że młody mężczyzna często odwiedzał bar w piątkowe wieczory, więc umówiłem się z nim na następny piątek. Byłem zdeterminowany, aby dowiedzieć się, co ma do powiedzenia. Kiedy przyszedłem do baru, zauważyłem młodego mężczyznę, który siedział w rogu. Miał na sobie czarną kurtkę i spodnie, co odpowiadało opisowi, który mi przekazano. Przyszedłem do niego i przedstawiłem się. Cześć, słyszałem, że możesz mi pomóc w odnalezieniu mojego skradzionego samochodu, powiedziałem. Młody mężczyzna wzruszył ramionami i powiedział, że nie wie nic na ten temat. Wydawał się spokojny i opanowany, ale miał coś w oczach, co sugerowało, że może kłamie. Nie uwierzę, że nic nie wiesz, powiedziałem. Widziałem nagranie z kamer i wiem, że ty byłeś tam. Młody mężczyzna zaczął się kręcić na krześle i wydawał się coraz bardziej nerwowy. Powiedział, że nie chce mieć z tym nic wspólnego i żeby go zostawić w spokoju. Nie chciałam go jednak zostawić. Byłem pewny, że ma jakieś informacje na temat mojego samochodu. Nie odejdę stąd, dopóki nie powiesz mi, co wiesz, powiedziałem stanowczo. W końcu, po kilku minutach napiętej ciszy, młody mężczyzna wyznał mi, że zna osobę, która może mieć coś wspólnego z kradzieżą mojego samochodu. Powiedział mi, że jest to jego znajomy, który pracuje w warsztacie samochodowym w okolicy. Powiedział, że może pomóc mi umówić spotkanie z tą osobą. Kolejnego dnia umówiłem się z młodym mężczyzną, aby spotkać się z jego znajomym z warsztatu samochodowego. Spotkanie miało odbyć się w nocy, w miejscu, które młody mężczyzna mi wskazał. Byłem zdenerwowany, ale jednocześnie podekscytowany możliwością odnalezienia mojego samochodu. Kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem mężczyznę, który stał obok czarnego jeepa. Miał na sobie kombinezon z logo warsztatu samochodowego, a w jego ręku trzymał kluczyki do mojego samochodu. Co tu robisz? Zapytałem go. Mężczyzna wydawał się zaskoczony, ale szybko odzyskał kontrolę. Nie wiem, o czym mówisz, powiedział. Nie mam pojęcia, co to za samochód. Wiedziałem jednak, że kłamie. Zapytałem go, dlaczego trzyma w ręku kluczyki do samochodu, który miał być w jego posiadaniu. Mężczyzna zaczął się denerwować i powiedział, że to nie moja sprawa. Zdenerwowało mnie to i postanowiłem wezwać policję. Gdy oficerowie przyjechali, zatrzymali mężczyznę i przeszukali warsztat. Znaleźli tam mój samochód, który był już w pełni odmalowany na niebiesko. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o kradzież mojego samochodu. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i powiedział, że działał na zlecenie innej osoby. Po aresztowaniu mężczyzny, policja zaczęła działać na wyższych szczeblach, aby dowiedzieć się, kto stał za kradzieżą mojego samochodu. Okazało się, że zleceniodawcą był mój były partner biznesowy, który był zazdrosny o moje sukcesy w ostatnim czasie. Był to szok dla mnie, ponieważ uważałem go za przyjaciela. Postanowiłem porozmawiać z nim, aby zrozumieć, dlaczego zrobił mi to, co zrobił. Umówiłem się z nim na spotkanie w kawiarni. Kiedy przyszedł, wyglądał na zmartwionego i skrępowanego. Czemu to zrobiłeś? Zapytałem go. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Moja była partnerka biznesowa wyznała mi, że był zazdrosny o moje sukcesy i chciał mi zaszkodzić. Powiedziała, że przeprasza za to, co zrobiła i że chce naprawić szkody.
Obiecała mi, że zwróci mi koszty naprawy samochodu i że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby odzyskać moją przyjaźń. Zastanawiałem się nad jej propozycją i w końcu zdecydowałem, że dam jej drugą szansę. Pod warunkiem, że zwróci mi koszty naprawy i zapłaci za szkody moralne. Ostatecznie zgodziła się i zaczęliśmy pracować nad naprawieniem naszej relacji. Po tym, jak rozwiązałem sprawę kradzieży mojego samochodu, zacząłem powoli wracać do normalnego życia. Zajęło mi to trochę czasu, ale udało mi się to zrobić. Moja była partnerka biznesowa zwróciła mi koszty naprawy i przeprosiła za to, co zrobiła. Choć nasza relacja już nigdy nie będzie taka, jak kiedyś, zaczęliśmy współpracować i budować na nowo naszą przyjaźń. Mój samochód był już naprawiony i wyglądał jak nowy. Cieszyłem się z faktu, że udało mi się odzyskać coś, co było dla mnie ważne. Była to lekcja dla mnie, że trzeba uważać na ludzi, którym ufa się w biznesie i w życiu prywatnym. Po tym, co mi się stało, postanowiłem, że chcę skupić się na nowych celach i planach. Zacząłem działać bardziej ostrożnie i uważnie, ale jednocześnie nie przestałem ryzykować i podejmować nowych wyzwań. Udało mi się zdobyć kilka nowych kontraktów i rozwinąć swoją działalność. Postanowiłem też, że będę bardziej uważał na swoje relacje z ludźmi. Zacząłem dbać o to, aby mieć wokół siebie ludzi, którzy mnie inspirują i motywują, a nie szkodzą. Zdałem sobie sprawę, że nasze relacje z innymi ludźmi mają ogromny wpływ na nasze życie i nasze sukcesy. Ostatecznie, kradzież mojego samochodu okazała się dla mnie lekcją i wzmocniła moją determinację, aby osiągać swoje cele i rozwijać swoją działalność. Nauczyłem się, że nawet z najtrudniejszych sytuacji można wyciągnąć pozytywne wnioski i że nie warto się poddawać.